było w tym ramach lotowych. Tutaj widzimy na ramach żeglarska oraz w ramach, proszę Państwa, tutaj zaborcy nasi, czyli Prusacy. Prusacy, którzy tutaj osiedlili się po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku i sprzedano na miejscu, gdzie stoi Gosia, a potem pamięta o zdjęciach. Jak postawić nogę przy murze na dole i wyprostować się bez podtrzymywania, to znaczy... W związku z tym ton został otoczony systemem portów za czasów polskich, portów tak zwanych głównych i portów, które to zajmowały. Zapraszam. Zobaczcie, jakie piękne to drzewo. Także jestem ok. To zaobserwują jeszcze w Toruniu niejednokrotnie. A teraz, mili Państwo, zakręcamy o 180 stopni. Przed nami, mili Państwo, krzywa wieża. Niech została wybudowana. I praktycznie 60 lat po tym czasie odchyliła się od pionu. Wynikało to niewątpliwie z faktu erozji. Stały się wydarzenia, między innymi wyjątkowe w swoim znaczeniu historycznym. Między innymi tutaj składano pola Krzyżackiego, gdzie na tym terenie zorganizowano filię Wielkiej Rzeczypospolitej, czyli Prusy Królewskie. Ale na ten temat za chwileczkę już nie zapraszamy. W stylu neorenesansowym przez trójkątnik podany po prawej stronie jest bardzo ułatwiony. Swojego państwa wielkiego. Od października 1466 roku drugiego pokoju toruńskiego przestaje istnieć wielkie państwo. Trzy miasta, które również wypowiedziały posłuszeństwo zakonowi krótkie tak zwanego bractwa artusowego, bractwa świętego Jerzego, który za pozwolenie wielkiego mistrza zakonu tylko, że to nie jest opublikowane. A ten pierwszy nie jest ładny. Też, też. On też jest stary. Tam jeszcze umyte chyba, nie? A tamten jest... Słuchaj, boję się, bo ten ma też z tego, co jest zajrzany. Te, za pani Pętkarz. To jest go po tym polu. A to jest też. To nie fajnie. No jest bardzo trudne. Biały dokąd podlały, na tym trafali na zawojnę. Na bujaczki? Nie, bo tam jest wodę. Oczywiście ten mur, na tle którego stoi w tej chwili scena z XIII wieku. 26.
za chwileczkę Państwo zobaczycie, dobudowano w XIV wieku wieżę, oczywiście o znaczeniu strategicznym, ale nad sprowadzona, przekopany róg, rzeka płynie tutaj od niepamiętnych czasów gospodarczy. Każdy rycerz miał oprócz tego do dyspozycji głowę źrebięta, także naprawdę to było ogromne.